Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, tak jak widzimy, wspólnie z Maćkiem Wudzikiem jesteśmy w Kosakowie, gdzie dwa tygodnie temu zakończyliśmy, akurat mieliśmy o tej porze, też w takich warunkach scenerii zimowej, koniec ostatniej lotów zimowych, które organizowaliśmy na wspólnym gabinetu w Kosakowie. Dzisiaj tutaj przyjechaliśmy troszeczkę na inną okoliczność, gdyż zobaczmy, mamy tutaj te gołębie, które się też dzisiaj akurat kończy aukcja gołębi, które tutaj wspólnie z Maćkiem mamy w gołębniku rozpłodowym. To są gołębie pochodzące z hodowli głównie Rolanda Fitznera, tam jest jeszcze masę innych gołębi, ale mamy po prostu gołębie na aukcji dzisiaj, które się kończą, to są gołębie starsze, ale mamy już takie młode. I teraz takie młode gołębie, to wiadomo, że każdy chce gdzieś wykorzystać do lotów najlepiej. No, oczywiście. No i teraz, żeby jest takie najlepszy czas do lotów takie wykorzystać, ten jest akurat troszeczkę większy już, ale my takich gołębi, kiedy my będziemy takie mieli młode i tak samo przede wszystkim hodowcy, no wiadomo, byłoby dobrze by je sprzedać. Sprzedaż poprzez giełdę wtedy jest troszeczkę utrudniona. W związku z tym, no na targowisku by było najlepiej, tak jak właśnie dzisiaj się między innymi też kończy, jest targowisko w Ler, było rano, koledzy nasi, którzy tam byli, to podejrzewam, to jeszcze tam byli, może tam jeszcze są, nabywają te gołębie, no ale nie każdy może sobie pozwolić na taką wycieczkę do Belgii, do Holandii, tam zobaczyć, tam w Houten były też targi właśnie. Dlatego my chcemy coś takiego zrobić, inicjatywę takie jako Ler w Polsce. I w związku z czym chciałem kolegów zaprosić, gdyż mamy już halę wynajętą na dzień 14 kwietnia. To jest galeria Ship Wilson, znana nam w Katowicach. Tam, gdzie się odbywała aukcja na rzecz gołębi, na rzecz finał aukcji na rzecz podopiecznych Fundacji pana Jakuba Błaszczykowskiego. Po frekwencji i po zadowoleniu i komentarzach, które mieliśmy od kolegów, w uwagach, doszliśmy do wniosku, że bardzo dobrym miejscem będzie zorganizowanie właśnie takiego tego typu rynku gołębi młodych. My to nazwaliśmy wiosenny kiermasz gołębi. Nie młodych, wszystkich. Czegoś takiego jeszcze u nas nie było, chcemy to spróbować. A mówię, miejsce było tam piękne, bardzo łatwo jest tam dojechać. Hala, cała powierzchnia, którą mamy do dyspozycji, to jest to, co jest na terenie hali, to jest 1600 metrów. Przed halą jest też targowisko. Każdy, kto będzie chciał przyjść, będzie mógł sobie przynieść te gołębie, czy w koszach, czy stoisko zrobić sobie u nas. Mamy też zapewniony udział tutaj od Hansa Hirna i od Henka de Verda. Oni jeszcze muszą tylko dokładnie termin potwierdzić, bo to jest troszeczkę tak zrobione z nienacka, ale już wstępnie potwierdzili swój udział, będziemy mogli z nimi tam porozmawiać, dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy o hodowli. Planujemy to zrobić w ten sposób, że na hali będziemy mieli zorganizowane stoiska dla producentów i firm, które handlują różnego rodzaju preparatami dla gołębi, karmą, producenci systemów konstatowania czasu będą, no po prostu cały przegląd tego, co w sporcie gołębiarskim będzie, co używamy. Obiecali nam koledzy z firmy Koba, Tomasz, że podczas tej imprezy od godziny 8 do wieczora, kiedy będziemy mieli na scenie możliwość, że tak powiem, przeprowadzania różnego rodzaju dyskusji, oni nam powiedzą też o badaniach gołębi, na co zwracać uwagę, o badaniach genetycznych gołębi, to co teraz często mamy dołączane certyfikaty do gołębi, które mamy na aukcjach. Będziemy mieli też możliwość zrobić sobie, przynieść, kiedy przyniesiemy te gołębie i będziemy je sprzedawać, jeżeli któryś byśmy nie sprzedali, albo nawet nie będziemy chcieli sprzedać tam, nie znajdą klientów. Będziemy mieli zrobione dwa stanowiska wspólnie z Tomaszem, fotografem. Będziemy te gołębie na bieżąco fotografować. Skanowane rodowody na bieżąco będą. Będziemy też mieli puste blankiety, że będzie można sobie ten rodowód wypełnić z własnych notatek. Krótko mówiąc, będziemy się starali jak największym takim szerokim frontem, jak to kiedyś się za komuny mówi, do klienta. Ale my się postaramy, żeby po prostu hodowcy jak najmilej i ciekawie sposób, w ciekawy sposób spędzili ten dzień. Będziemy tam mieli w planie jeszcze dużo innych ciekawostek, o czym będziemy na naszej stronie informować. Natomiast tutaj chcemy właśnie powiedzieć, że właśnie takie gołębie, które są w takiej fazie rozwoju, teraz się będą kluły przeważnie, najwięcej gołębi, to akurat będą idealne gołębie na te 14 kwietnia, czyli na tych targach, znaczy tym targowisku gołębi, tym kiermaszu, jak my to nazwaliśmy, wiosenny kiermasz gołębi w galerii Ship Wilson. Tam każdy będzie mógł przyjść, sobie te gołębie wystawić, czy to w koszach, czy swoje klatki przywiezie. Prosilibyśmy, jeżeli ktoś by miał jakiekolwiek pytania, zwłaszcza tych hodowców, którzy chcieliby się zorganizować swoje stoiska z gołębiami, prosimy o kontakt telefoniczny, wtedy powiem, na jakich zasadach to jest robione. Ale mówię, każdy, kto będzie chciał, może przyjść z tymi gołębiami i sobie tam, że tak powiem, znaleźć, szukać nabywców dla swoich, ewentualnie szukać gołębi, które chciałby nabyć. Zachęcamy też hodowców, którzy mają wspólne gołębniki, bo oni, że tak powiem, mogą, tych, którzy chcą, przepraszam, dać na wspólne gołębniki, bo lepszej okazji na to nie będzie i między innymi będzie można kupić tutaj, czy do Maćka, czy do innych gołębników wspólnych przeznaczyć. Są takie osoby, które nie mają swoich hodowli albo się boją swoje dać i często kupują gołębie, czyli tam będą na pewno wystawiać gołębie bardzo dobrzy hodowcy polscy. Tak. Myślę, że to wypali w 100%, czegoś takiego w Polsce nie było. Jest to super czas kupienia młodych, zaopatrzenie się jeszcze w odpowiednie preparaty, bo tam będą stanowiska
Myślę, że super pomysł. Jeszcze mamy taki też pomysł, że tam będzie zorganizowane, już rozmawiałem, obiecali mi czołowi hodowcy z Polski, Marek Trzaska, bracia Baranowscy, Dominik Palarski, Wojciech Hańderek, no wielu, wielu, i ksiądz Jerzy Kostosz. Obiecali gołębie dać na aukcję. Nie robimy aukcji na żaden cel charytatywny tym razem, ale po prostu chcemy zrobić taką aukcję stacjonarną 10-15 gołębi od tych hodowców. Wcześniej te gołębie wszystkie na stronie wystawimy, będą miały rodowody. Zaczniemy również preaukcję w internecie, tak jak to zawsze robimy, i skończymy tam, tam będzie finał. I specjalnie robimy tylko 10-15 gołębi, gdyż żeby nie przedłużać, bo wiemy, że jeżeli będziemy mieli, byśmy mieli 50 czy więcej, a taką by można było też ilość zdobyć, mielibyśmy problem z tym czasem. Natomiast tu chcemy w godzince się zamknąć, także będzie... No i na tym to polega. Tam dokładnie. Będziemy zwiedzać, kupować. Tam... Catering jest zapewniony, tak, także jest. Wszystko możemy, przede wszystkim się spotkać. I co ciekawe, tam jest fajnie, tam jest bardzo, jak ktoś był, to wie, tam jest bardzo łatwo dojechać, nie ma problemów z zaparkowaniem. Wstęp przewidujemy płatny 10 zł od mężczyzny, no trochę dokonujemy dyskryminacji. Dzieci i kobiety są zwolnione z wszelkich opłat, natomiast mówię, tak, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. Tym bardziej mówię, że no będzie to coś nowego i mamy bardzo dobry okres. To zobaczmy, gdzie jest niedziela. Jest niedziela, jest 5 chyba marca. My mamy jeszcze do tego 14 kwietnia te 40 dni. Wierzymy, że ta pogoda będzie jeszcze dużo lepsza. Będzie to słońce, które dzisiaj nam towarzyszy. Nie, no na pewno. No, ja to wierzę w to. I też okres jest piękny, bo to jest akurat... Przyroda budzi się do życia. No naprawdę ten wiosenny czas jest taki, akurat człowiek jest pełen entuzjazmu, werwy. Także idealne miejsce, żeby się spotkać i czas z hodowcami porozmawiać, wymienić się doświadczeniem. A mówię... Kto jeszcze nie będzie miał, kto jeszcze nie będzie miał nabyte różnego rodzaju preparatów, suplementów, karmy, innego rodzaju dodatków dla gołębi, będzie miał jeszcze możliwość tam robić. No super okazja. Także zapraszamy, dziękujemy, do zobaczenia i zachęcamy do wchodzenia na stronę www.naszegolebie.pl/kiermasz, ale tam będzie taki duży baner, gdzie kliknie się wiosenny kiermasz gołębi. Tam wszystkie informacje, bo codziennie, co 2-3 dni, bo staramy się, przepraszam, dorzucać jakieś filmy informujące o szczegółach, co tam będzie, jak będzie, żeby hodowcy wiedzieli, na co się nastawić. Także na razie dziękujemy i gorąco, gorąco zachęcamy. I zapraszamy. Zapraszamy. Do zobaczenia wtedy. Dobry lot.